Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Shiro, witam was. No właśnie, pytanie, czy w nowej serii, czy raczej takiego raczej smaczka na kanale, zobaczymy. Witam was w Four Fighters, gry tak naprawdę mojego dzieciństwa. Gra, która jest z 2000 roku. Może lepiej. Moi drodzy, no ja naprawdę tą grę pamiętam z dzieciństwa. Ja jestem rocznik 9-4. Ta gra wyszła w roku 2000, więc no miałem 6 lat, gdy ona wyszła, gdy ją dostałem w łapki, miałem może z 8-10 lat maksymalnie. I pamiętam, że dostałem w łapki demo tej gry. To były czasy dem, w których po prostu można się było zagrywać. Te demo naprawdę były mięsiste. Te demo były naprawdę bardzo dobrze zrobione. I pamiętam, że akurat w tej grze był dostępny jeden poziom, jakoś tak chyba z połowy gry, albo z końcówki gry. Dodatkowo był ograniczony czasowo. Ja, będąc małym brzdącym, próbowałem się dowiedzieć, jak ten poziom, wiecie, przejść, jak ten limit czasowy obejść i tak dalej. Bo człowiek kiedyś nie zdawał sobie sprawy, tak jak teraz, jak te gry działają, jak są napisane, jak funkcjonują i w jaki sposób tak naprawdę nawet twórcy gier zarabiali na tym wszystkim. No, ale teraz udało mi się dorwać pełną wersję gry. Nie wiem, jak to będzie działać w systemie Windows 11. Próbowałem tam sobie coś delikatnie zagrać, aczkolwiek no, działało to jak działało, raz mi się wykrzaczyło. Mam nadzieję, że teraz się na mnie wykrzaczy. Być może nawet zrobimy z tego pełną serię, zobaczymy, jaka będzie oglądalność. I jak będzie po prostu to funkcjonować wszystko technologicznie. Moi drodzy, gra jest w języku angielskim. Postaram się wam to tłumaczyć. Nie wiem, czy to nie będzie dialogów, które są, że tak powiem, tłumaczone tak jakby, wiecie, automatycznie, tak na szybko, czy tłumaczone, mówione na szybko. Więc ja mogę po prostu nie zdążyć tłumaczyć. Jeżeli tak będzie, zapewne włączę wam napisy, żebyście mogli sobie zobaczyć dokładnie, co tam jest napisane, a dialogi, które będę mógł sobie sam przeklikiwać, oczywiście będę starał się wam tłumaczyć na bieżąco. Dobra. Moi drodzy, zacznijmy sobie nową grę. Zobaczcie, że nawet tutaj w tamtych czasach teraz był cheat menu. Po prostu i wiadomo, jeżeli chyba przeszedłeś tą grę, mogłeś sobie włączyć te cheaty. Ja sobie tutaj już testowałem Shiro i tak dalej, jakieś tam testy. Dobra, zróbmy sobie po prostu spooky Shiro. Jezu, nigdy nie sądziłem, że zagram tą grę jeszcze na kanale. Okej, okay, moi drodzy, mamy do wyboru 6 postaci. Każda z tych postaci teoretycznie ma jakieś swoje inne właściwości, inne umiejętności. I tak jak na przykład tutaj mamy Rufusa. Rufus ma 9 latek. Rufus może wkopywać się w takie miękkie dziury i po prostu wychodzić gdzieś indziej na ziemi. Juliet. Juliet to jest kotka. Juliet ma 4 latka, urodziła się w Paryżu. Może się wspinać po miejscach zaznaczonych po prostu pazurkami. Na przykład jakieś tam fotele i tym podobne. Bungalow. To jest, z tego co pamiętam, to... Boże. Jak to się nazywa? Kangur. O. Ma 5 lat. Urodził się w Alice Springs. Może po prostu skakać na wyższe wysokości. To jest jego umiejętność. Twig to jest taki pseudo nasz moczek, jak go kiedyś tak nazywałem. Ogólnie może delikatnie tak glidować, wiecie, gliding właśnie, kurczę, słowo polskie gliding, szybować, o, po prostu na większe odległości. Rico. Rico to chyba kaczka, z tego co pamiętam. On może sobie nurkować, ma 5 lat. No i właśnie może nurkować na jakieś tam odległości. Teoretycznie powiem, że jakoś nigdy mnie on nie porywał, grając po prostu tą grę. Chang 5 latek. No właśnie. Chang's diminutive. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, jak to w ogóle przetłumaczyć. Czekajcie, ja sobie postaram to na szybko jakoś przetłumaczyć. A, po prostu jego niewielki wzrost pozwala mu dostać się na miejsca, gdzie po prostu wyższe zwierzęta nie mogą. Czyli może chodzić jakieś tam dziury i tym podobne. No dobra, wiecie, powiem wam osobiście, że jestem kociarzem, więc oczywiście grałbym Juliet, ale być może zagrajmy sobie Changiem, bo Chang jest akurat bardzo fajną postacią, która jest taka żwawa, szybka i no i w ogóle zresztą zobaczycie, jak to wszystko wygląda.
Od razu wam zaznaczam, że dialogi w tej grze, znaczy voice acting w tej grze jest prymitywny, więc nie przestraszcie się tego na samym początku. Ale ogólnie ta gierka jest mega, mega świetna. Ten prymitywny, początkowy humor. Zobaczcie w ogóle, jaka to jest technologia. Jak gry zmieniły się przez te 24 lata. Czy możesz mnie usłyszeć, mistery przyjacielu? Jak widzisz, powróciłem i tym razem zdecydowałem... A, dobra, wiecie co, tłumaczenie, bo to jest za szybko. Będziecie mieć napisy. No właśnie, czyli nasze rodziny zostały porwane. Naszym tutaj celem będzie odnalezienie rodziny od... czy przywrócenie rodziny od kapitana Vigo, czyli od tego złego tutaj naszego... Boże, jak się nazywała ta osoba w filmach, która jest tym głównym złym? Zapomniałem. Mniejsza. Dobra. Witaj, Chang. Witaj w... Four Fighters, wiosce Four Fighters. Jestem generał Bristol, twój mentor i spirytystyczny przewodnik. Będę twoją pomocą w twoich zadaniach w odzyskaniu Four Fighter Families, czyli w rodzinach Four Fighters. No i pokonania oczywiście złego generała Vigo. Od teraz możesz podróżować przez świat. Ale przed rozpoczęciem swojej przygody postaraj się odwiedzić Undermill. Nie pamiętam, co to jest Undermill. Undermill, czekajcie, muszę zobaczyć, co to jest Undermill. Co to znaczy Undermill? Tłumaczy mi jako Undermill po prostu. Dobra. Po prostu Undermill przed... A, w naszym po prostu, w naszej jednostce szkoleniowej, o tak. Rozglądaj się za potrzebnymi przedmiotami w twojej przygodzie, podczas twojej eksploracji. Możesz znaleźć również takie tokeny, które pozwolą ci podróżować pociągiem, czy metrem, do New Quack City. Dzięki po prostu możemy będziecie płacić i płacić jakoś się...
przedostawać. Subway token. Dobrze wiedzieć. No i właśnie, moi drodzy, zobaczcie, jak to w ogóle chodzi. Jaka to jest grafika, ale to jest 60 FPS-ów. To jest nadal lepiej niż na PS2, PS3 i PS1. To jest, kurde, naprawdę, no coś pięknego. Dobra, zbieramy różne tokeny, tylko czy tutaj mam coś takiego jak... Mode Sensitivity, no właśnie. To chciałbym sobie troszeczkę zmniejszyć. Zobaczcie, jak w ogóle tutaj chodzi to, te opcje, jak one chodzą. I mamy chat. Pamiętam, że jest tutaj w ogóle longplay. Da się tutaj postrzelać do siebie. To jest bardzo ciekawe. No i właśnie. Postacie, to, że wybraliśmy Changa, to nie jest tak naprawdę koniec. W tej chwili możemy sobie zmieniać postacie, jeżeli znajdziemy takie kuleczki do teleportacji. Czyli zmieniamy sobie postacie i możemy tylko tą jedną postacią sobie kierować, tak? No zobaczcie, jaka to jest fizyka. To jest gra z 2000 roku. A już może w piłkę grać. Coś pięknego. Widzę w ogóle na OBS-ie, że macie poucinane delikatnie rogi, ale no niestety nic na to nie poradzę. To jest dosyć stara gra. Więc no, to tak po prostu już musi być. New Quack City. Tutaj się musimy dostać, żeby jakoś sobie dalej przejść. Ale ja bym sobie jeszcze pozbierał te tokeny. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, co te tokeny robią i co nam dają. Dobra, tu na razie sobie nie przejdziemy, bo... Potrzebujesz przepustki, okej. Okay. No właśnie, dlatego musimy najpierw pójść do New Quack City. I dopiero tam sobie rozpocząć przygodę. Tutaj jest to metro. Z tego, co widziałem na samym początku. City of Fear, czyli miasto strachu. Tu jest Undermill, czyli ten facility szkoleniowy, tak? Co to by wychodziło? Nie zabrałem tam jednego, widziałem spokojnie. Tutaj jest obozowisko szkoleniowe. Możesz dostać się... Czy możesz nauczyć się tutaj o twoich umiejętnościach specjalnych. Czy my chcemy tu przechodzić? Szczerze powiedziawszy, myślę, że tutorial raczej jest mi zbędny. Tutaj też nie przyjdziemy. No właśnie. Dobra, idziemy do głównego wątku, żeby pokazać wam, na czym to wszystko polega i jak to wszystko działa. Szliśmy tędy, więc i tędy musimy się wrócić. Widzę jakieś artefakty dziwne. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi nam w dalszej rozgrywce i naprawdę, że nie wywali tego wszystkiego. Kurczę, bo to byłoby szkoda. Dobra, dawaj ten token. No i co? Machnią? Machnią! To mogę jakoś gadać? Nie mogę. Ty tylko mówisz ow. Wow, wow, wow. Naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek będę grał w tą grę ponownie. W ogóle być może... Może nawet zrobimy wam takie serie właśnie retro gaming. Może to nie będzie głupie. Yeah.
No właśnie, czyli zakładnicy. Musimy sobie jakoś z nimi poradzić, tak? W ogóle wybrało nam ruch, tutaj, tu już jest w ogóle, o nie! Zobaczcie, że mamy lekki gał, to aima. Ogólnie ta gra wyszła na... Sega. Dreamcast? Dobrze mówię? Chyba tak, Dreamcast. To był Dreamcast. Pierwotnie ta gra właśnie wyszła na Dreamcasta i to na Dreamcastie... Czy ogólnie ten port na PC to był port Dreamcasta. Dlatego tutaj jest delikatny ten auto-aim. Nie da się go chyba nawet wyłączyć. Auto-aim działa dopiero jak delikatnie podejdziemy do nich, więc o tyle dobrze. No ale jednak jest ten auto-aim, tak? Ja w ogóle nie widzę, ile mam HP. Widzę, że tam się gra delikatnie zmniejszyła. Nie strzelam do ciebie, strzelam do niego. To jest chyba też HP, to nas chyba leczy. Dobra, no tu chyba jest spokój już. Też tu jeszcze jakieś płaczki. No może nie, dobra. Po pierwsze to tutaj sobie porozmawiajmy z nim. Dzień dobry panu. Mogę sobie ugadać? Nie mogę sobie ugadać? No, popatrz na to. Oni całkowicie spieprzyli, gdy próbowali jakoś zebrać ten mój majestatyczny wygląd. Tusk. Co to znaczy Tusk? Moje płetwy chyba, tak? Tusk to są chyba płetwy, ale nie jestem pewien. Tusk. Nie Rusk. Tusk. Ły, przepraszam. Wyglądają jakby... były od słonia, w sensie jakby były słonia. Rufus, witaj w New Quack City. W tej chwili NQPD jest raczej zajęte walczeniem z misiami Vigo o tym wszystkim mieście, ale lepiej uważaj swoje pesy. Twoim pierwszym zadaniem będzie dostanie się do Twin Towers w World Quack Center. Expects light resistance from Vigos. Dobra, nie wiem, ważne. Jak już wyczyścisz przeciwników z tego Skyscrapers... Kurwa, ciężko mi to się tłumaczy. Ciężko mi się tłumaczy. Kiedy już obroniesz te drapacze chmur, złap pociąg do Lower East Quack, gdzie znajduje się Vigo. Gdzie znajdują się Vigo jednostki, które uciekły przed zamieszkami? Następnie powinieneś wybrać się na wycieczkę do Muzeum Sztuki Quackheim, gdzie jak Bogłoska głosi, Vigo planuje rekordowo kradzież sztuki. Gdy już odzyskasz każde dziecko w New Quack City, udaj się do tych bram. Generał Vigo pozostawił po drugiej stronie coś wielkiego i podłego z czym będziesz musiał się uporać, tak. Albo po prostu całe miasto spłonie. No dobra, czyli rozumiemy, że Vigo ma swój tutaj plan na ten swój podbój świata. Widzę również, że jest jeszcze jakaś nowa amunicja, ale nie widzę jeszcze pistoletu, który mógłby nam tej amunicji korzystać. W ogóle jaka to jest fizyka? Jaka to jest inna fizyka? Słychać płacz tych naszych miśków. Czyli rozumiem, że już jak odzyskamy dzieci, to pewnie będziemy musieli się jakoś jeszcze zmierzyć z bossem. Dobra, pocisku sporo.
po kolei, bo ogólnie nie chciałbym wszystkiego tutaj sobie obejść. Tutaj mamy metro, to tu już byliśmy, tak? Zobaczmy, czy w ogóle możemy się tu dostać. O, możemy! What? Ale mi surprise zrobili. Dobra, progress saved. Tutaj teraz nie będziemy mogli przejść, czy jak? No możemy. I po prostu od nowa nam czyta poziom. Ciekawe, ciekawe jest teraz rozwiązanie, naprawdę, ciekawe. No dobra, to jeszcze raz. Jeszcze raz. Ammo też się zdało, ale i przeciwnicy się zrespili, cholera. Dobra, center quack, tak? Au! Wąt do piekła. Tu coś jest? No tu coś jest. Honk and honk. Tu nie ma żadnego dasha, żadnego, wiecie, jakiegoś uniku czy coś, no bo chyba się nie da, tak? Tu się tutaj skakać. You need 60 tokens, co? Coś tam było napisane. Potrzebujemy 60 tokens, ale do czego? Już nie zauważyłem. Split 11. Lower East Quack. A. Dobra, potrzebujemy 60 tokenów, żeby dostać się do Lower East Quack. Jest to zrozumiałe. O, co to? Czyli tu mamy po prostu podzielony ten świat na kilka sekwencji, które musimy przejść. No dobra. Niech tak będzie. Mamy Juliet. Nie widziałem cię tu. Mamy Juliet. Wolę mi używać tego HP, jeżeli nie muszę. Tutaj musimy się dostać dopiero... Aha, jak odzyskamy 25 babies. No dobra. To chyba jest nasz pierwszy w ogóle... Pierwszy chyba nasz checkpoint, do którego się musimy dostać. Tu jest jeszcze jakiś... Jakiś dziad. Jak mi się wydawało. To są? Zobaczcie tutaj, raz z 2000 roku, tak? Raz z 2000 roku i zobaczcie, że tutaj już dla dzieci, bo to jest gra dla dzieci, jakby nie patrzeć. Już dali nam broń palną. W sumie ta gra pokazuje nawet na broń palnej. No właśnie, tym możemy sobie dłużej skakać. Bungo. Kurde, jeszcze muszę chyba zamykać w Project Iggy, bo tak samo to jest gra mojego dzieciństwa. World Quack Center. Dobra, tutaj musimy iść. Ale ten cioczęga. Ten cioczęga. Może jeszcze tu jakiś secret, bo naprawdę to jest sport rzeczy, do których możemy się dostać. Tu jest Cheng. Tu jest Cheng, a Cheng być może. Jest niski, ale nie, nie, nie. Tu się nie może dostać. A jednak może gdzieś się dostać. Ale nie tu. Jeszcze tylko, żeby mi się zablokało, to już będzie świetne. Dobra, idziemy do World Quack Center. Gang. Gramy shopem. Czym mniejszy, tym lepszy, tak? Tak się przynajmniej wydaje. Dobra, powiem wam, że osobiście tak jak na początek sobie tą rozegrałem chwilę. Tak, tu jeszcze nigdy w życiu, jak w ogóle gram tą grę, nigdy jeszcze nie byłem. Więc już teraz tak naprawdę gram z wami na świeżo. Mamy pierwszą nową broń. Shotgun. W którym się zmienia bronię? W jedynku, dwójku, trójku. No właśnie, bo tu jeszcze mamy bronię melee. Kiedy się skończyli z pójściem amunicją, to mamy też czym sobie to jakoś dograć. Split 11. Aż mu czapka spadła. Ooooooo! Dobra, wcale ten shotgun nie jest taki dobry. Ten shotgun wcale nie jest taki dobry. Trzeba tutaj sobie mniej więcej rozgrywać, wiecie, no... Jeżeli chodzi o bronię, trzeba dostosować do sytuacji. Innej opcji nie widzę. Sweet Leven. Coś tu jest? Coś tu jest. Jakby coś tu nie było, tylko naprawdę... No, z tą rozdzielczością
to różne rzeczy jest sobie ciężko. Szczególnie się, że wiecie, no ja mam tą chorobę gracza, więc dla mnie takie PUBG było dość dramatycznego. To jest Rufus. Czy ja chcę Rufusa? Nie, ja chcę Rufusa na razie. Nie widzę jeszcze konieczności i potrzeby, żeby zmieniać się w Rufusa. No i jeszcze nie teraz. To czwarte. Oh no! Anyway. Dobra. Pyk. Pojebany piskosz. Dobra, jadę w kapcie. Jadę raz na haksach. Jadę raz na haksach, gnoje. Tam widziałem, że jeszcze było jakieś przejście, więc z pewnością już się tam przejdziemy. Tutaj w ogóle możemy zrobić 9 dzieci, więc poczidoci. To damy radę. Dobra. Pojechani. To ucieka, gnoju. Widzę, że tak na dwór jeszcze wyjść, więc... Teraz sobie wyjdziemy na dwór. W ogóle zobaczcie ile ammo. A nie widzicie tego ammo, dobra. W sumie też go nie widzę. Koło 300 mam chyba. Koło 300. Widzę, że więcej niż 300 się nie da. Te miśki będą były dosyć ciężkie. No ale też się da pokonać. Zbieraj ammo, bo to ammo się przyda. Szkoda, że to ammo też tak szybko... szybko znika. To jest jakiś dziad. No ale jeszcze chcę po dworze sobie polatać. Długo się to przejść? Wygląda to, że tak. Jeszcze nie. Tyk. Nie no, Chunk to jest jednak Chunk. Ale niestety muszę to przejść, kurczę no. Beer juice not on sale to come. Jakiś boss? No i tutaj auto shoot już nie działa tak jak powinien. Auto aim nie auto shoot. To nie ma auto shoota, to jest auto aim. Tak, nie masz pójść? No nie możesz, dobra. Trudno. Mamy Juliet. Czy Juliet może tu w jakiś sposób sobie poradzić? Czy może gdzieś wejść na przykład? Nie wydaje mi się. Kim ty jesteś? Dół, góra, lewo, prawo, góra. Nie, dół, góra, lewo, prawo, góra. Dół, kurwa, nie tak. Dół, góra, lewo, prawo, góra. Dół, góra, lewo, prawo, góra. Dół, lewo, góra, prawo. Dół, góra, nie, dół, prawo, góra, lewo, prawo, lewo. Dół, prawo, góra, lewo, prawo, lewo. Kurwa, skupiłem się. Dół. Nie, prawo. Lewo. Dół. Górę. Jezu, ja kawy dzisiaj nie wypiłem. Już nie pamiętam. Prawo, lewo, dół, góra, prawo, góra. Prawo, lewo, dół, góra, prawo, lewo, góra. Prawo, lewo,
dół, góra, prawo, lewo, góra, dół, lewo, góra, dół, prawo, góra. Kurwa, zgubiłem się już. Dół, lewo, prawo, nie. Kurwa, czekajcie, idę po długopis kartkę, bo normalnie zaraz kurwity dostanę. Dobra, mam telefon. Mam telefon, czekajcie. Włączę sobie nawet... Dobra, jeszcze raz. Dół. Nie, dół, lewo, góra, dół, prawo, góra, lewo. Czyli tak, dół, lewo, góra, dół, prawo, góra, lewo. Idź ty kleszczu. No dobra, to było opłacalne. Nowa broń. To jest zmienia faktu, że jestem upośledzony. Tu machine gun. Nowa... To zamiennik w ogóle z broni, zobaczcie. Nie mamy tam tej broni. To się dostać nie da. No dobra, idziemy dalej. Tylko pytanie, czy ja chcę zamienić na Juliet? Chyba jeszcze nie. Nadal nie sądzę, żeby to było mi potrzebne. Dobra, idziemy dalej. On ma w ogóle problem z otwieraniem drzwi nawet. Soundtrack jest to po prostu świetny. Zobaczmy, jak dzieło sztuki działa. Potrzebujemy przeciwnika, tak? Ile w ogóle mamy? 26. O, on do piekła, kurwa, wściekła. Dobra, działa. Działa dobrze. Działa dobrze. Lepiej niż sądziłem nawet. Czyli shotgun na bliski kontakt, tak? A to próbujemy sobie na dystans. Pojedynczy strzał, jakby nie patrzeć. O nie, coś mi muszę wsadzić. Nie, nie, proszę gro, nie. No! Okej, moi drodzy, wróciliśmy już. Mam nadzieję, że znów mi nie przerwę tej gry. Bo kurczę, byłoby naprawdę szkoda. Kurczę, naprawdę dobrze mi się w to gra. I z chęcią zrobiłbym tę serię nawet dla młodszych graczy, którzy nigdy nie mieli styczności z tego typu grami, z taką nawet grafiką, że wiecie, teraz mamy na Steamie miliony gier. Miliony, myślę, że nie przesadziłem, mówiąc miliony. Może setki tysięcy gier. I tak naprawdę, wie się nie stawiacie nad tym, czy kurczę, kupić sobie tą grę, czy nie. No kosztuje, nie wiem, 5-10 zł, kupujecie. Kosztuje 30-40, też bez problemu, raczej... Wydacie tyle pieniędzy na jakąś grę, tak? Wiecie, ja mając 10 lat i mieszkając, no, w tamtym czasie akurat w mieście, które dopiero tak naprawdę się rozbudowywało. To jeszcze nie było takie miasto jak Warszawa, Kraków, Poznań, gdzie już od wczesnych lat były te targi gier, ewentualnie, nie wiem, tak jak w Warszawie stadion, gdzie kupowało się gry pirackie i tak dalej. Kurczę, to są moje czasy i ja również piraciłem gry w tamtym czasie. To było normalne. Pamiętam, że się jeździło właśnie na te stadiony, nie stadiony. I po prostu kupowało się te gry. Pamiętam, że to demko było chyba z jakiegoś CD Action albo czegoś podobnego, no. Czegoś podobnego. Dobra, chodźmy na razie tam, bo widzę, że coś tutaj nam próbuje pójść do góry. Coś jest chyba albo zbugowane, albo tak po prostu to dziwnie chodzi, tak? Słyszałem jeszcze jęczenie tych koleżków. Nie wiem, po co miałem to zrobić, ale zrobiłem. Cóż, ten czas muszę lecieć. A on pewnie nam tutaj nie pozwalał wejść, okej. Okay. A my zmieniliśmy godzinę. Dobra, to miałoby zastosowanie i miałoby logikę jakąś swoją. Gdyby się tylko ta gra nie bugowała, bo naprawdę fajnie byłoby... Nawet jeżeli nie całość, to przynajmniej część tej gry mam pokazać, tak? Ja będę miał jak tam przejść? Mi się wydawało, że było zamknięte, ale może i nie.
No właśnie. A, to jest rampa, dobra, patrzcie, to jest rampa. Czyli dlatego te miśki słyszałem non stop. Po prostu one były po drugiej stronie naszego przejścia. Chyba dalej już nic nie ma, tak? Czerwonych dzieci też nie odzyskaliśmy. Musimy tu uzyskać 9. Sporo. Nie płacz, kupimy ci hechłacz. 46 tokenów, nieźle. Big po tobie. No i właśnie, tu jest zamknięte, dobra. Czyli wracamy na rampę, wychodzimy z tego grajdołka, bo tu chyba nic nie ma. Chyba nie. Mam nadzieję, że mi teraz nie odłączy tej myszki. W sumie to nawet nie to, że mi odłączyło myszkę, tylko po prostu tak jakby cały input, który tutaj próbuje doprowadzić do gry, tak jakby się zaciął, nie? No dobra, może teraz nie mieć tego problemu. Dobra, tu całość zrobiona. Zrobiona. Wracamy do głównego hotelu. Tam widziałem, że są jeszcze drzwi, których chyba nie otwieraliśmy. A tu byliśmy? Tak, tędy się chyba nadchodziło. Fi, jeżeli po pomocy. I o co mi dokładnie chodzi? Popatrzcie, to w ogóle jest ten nasz typcio. To jest nasz typcio, to w ogóle był tokenek, których nie zauważyłem. Jeżeli chciałbyś przyspieszyć czas, po prostu potrzebujesz zrobić coś z tym zegarem na zewnątrz. No i zrobiliśmy. Po prostu trochę wyprzedziliśmy czas. I to dosłownie. Dobra. O to mi chodzi o tym drzwiami. Zobaczcie, tutaj jak wchodzimy. To czasami widać było drzwi. Na przykład tu. I są one na czerwone, jak się na nie najedzie. Więc być może da się tu wejść. No i da się. A ty. W ogóle jakieś jednostki były... jednostki, które zabezpieczały ten teren chyba. To nie, chyba nie było już. I tu też było wyjście na dwór. Staram się jak najwięcej zwiedzić. Widzę, że tu jest przejście do Rufusa. Więc być może cofniemy się teraz po niego. Nie możemy przejść. To jest pierwsze dziecko, dobra, ej. To jest Rufusiątko. Dobra, wracamy się po Rufusa i spróbujmy się dostać do tamtego miejsca. Tylko Rufus był tu, tak? Tak. No właśnie, i zmieniając sobie tą postać. Teraz pytanie, mam niby progress save. O czemu tutaj nie zabrane? Mam progress save, ale progress save się nie zapisał. Musiałem przejść w ogóle wszystko od początku, kochani. Dobrze, że przynajmniej się zapisało od wejścia tutaj do tego pierdolnika. Główne. Dobra. To wam się jeszcze widziałem gdzieś jedno wejście, ale być może to było to połączone. Dobra. Czyli tak. Idziemy do tego Saigonku tam. A tak, to były te drzwi, okej. Okay. Tam jest dziecko, więc no, musimy wziąć Rufusa i dostać się gdzieś tu. To było tutaj. Jak małpa. Dobra. Widzę, że kolejne. No, właśnie. Bardziej kret powinien być. Rozumiem, że mamy tu swego rodzaju jakiś labirynt, dosłownie. By to już? Tak, to tu. Angus, dobra. Udało nam się Angusa uwolnić. A gdzie był Angus? Rozumiem, że my stąd wróciliśmy. Być może jak tutaj przejdziemy. Bo nie wiem, teraz zgubiłem trochę, wiecie, kierunek. A, automatycznie nas wyciągnęło tu. No dobra, fajnie. A czyli tu już mamy wszystko załatwione. Zostało nam tylko i wyłącznie pójść na górę. Bo chyba po prawej stronie nic nie mieliśmy. Przejdę i zobaczę, bo być może są w błędzie.
Rufus. Tu był Rufus. Tu był główny hall hotelowy. Jak się chce gry maksymalizować, to jest właśnie tego typu problem. Właśnie, tutaj jeszcze było przejście. O nie! O! Tak. Jasna. Mamy kaczkę. I tu zapewne będzie Chang. No zobacz, jest dużo, dużo tych kulek. Czy ja słyszę dzieciaka gdzieś? Nawet dwójkę chyba, ej. Chyba nawet dwójkę. Dobra. Nawet dwójkę słyszałem, dobrze mi się wydawało. Tam jest dziecko Changa. A, my nie możemy dziecko Changa tak wziąć, okej. Okay. Każdy ojciec musi... I matka oczywiście, musi mieć swój tutaj... że tak powiem, odpowiednik. Tu jest dwójka. Dobra. Mera. Merkę w parka. No, tak mi play, spadać. Mam nadzieję, że więcej już nie spadnie. Chociaż gdzie? U gdzie? Dobra, jest Chang. Dzień dobry, panie Chang. Mamy dobrą ammo? I. Jak się tam dobrze idzie? Zobaczcie, że Chang jest tak niski, że on nie wchodzi po schodach. Dobra. Lien. Ja. Zaraz dostała nam kaczka. To pytanie, jak my się tą kaczkę dostaniemy akurat tutaj. Kaczka dziwaczka. Z partią się nurkuje, dobrze wiedzieć. No to już chyba wiem jak. Czy my mamy jakiś... as na to wszystko? Mamy jakiś czas pływania, czy nie? Chyba nie. Chyba Riko akurat nie ma czasu pływania. Hello? No ja tu widzę, spokojnie. Kryształy nasze są. Dobra, weź oddech, bo nie wiem, czy ci potrzeba, czy nie. Nie wiem, czy ci potrzeba, czy nie. Zgubiłem się! Kamery czasem naprawdę są dramatyczne. Dobra, góra. Where I am? Bo jeszcze kryształów nie zabrałem. Dobrze wiedzieć. Dobra, i teraz tu, tak? Cholera zrobili labirynt tutaj. Wychodziłoby, że dalej idziemy tu prosto, ale pewny... Kurwa. Chyba tak. Strasznie dziwacznie pływa. Tutaj nas nie było jeszcze, bo to jest zakręt w lewo. A jeszcze nie pamiętam, że był jakikolwiek zakręt w lewo. To jest ta dłuższa trasa nas czeka. Płyń normalnie, płyń normalnie. Tu
ogóle, moi drodzy, najprawdopodobniej będziecie mieć ten materiał podzielony na dwie części. Bo ja tutaj nawet nie mogę zatrzymać nagrywania, to jest bardzo śmieszne. Nie mogę, naprawdę nie mogę, więc... nie żegnam się z wami, nie witam, ale zapewne tutaj będzie ten materiał na dwie części podzielony. Dobra, idę po Changa. Idę po Changa, trójkę dzieci już mamy uwolnioną, to jest fajne. Progress saved. Progress saved. Tutaj wszystko. Gdzieś mi się wydawało, że nie wzięliśmy kryształów z jednej strony, tylko gdzie to było? Oho, wywali. Nie. Wywali, bo nie mogę ruszać myszką. Nie da się nawet tego zrobić. Nie mogę myszką ruszać. Fuck me. I co mam teraz zrobić? Co mam teraz zrobić? Game info. Chciałbym cokolwiek tutaj zrobić, no ale nie mogę, bo jak wyjdę, to jest dupa. Próbuję jeszcze kaczkę złapać. Niby jest progress saved. No nie mogę. W ogóle myszka mi nie działa. Nic, a nic mi mycha nie działa. Będzie mi raczej ciężko dojść. Dojść do windy w ten sposób, no spróbuję. Tylko wychodzi na to, że nie masz szans, żeby cokolwiek nagrać z tej gry. Szkoda, kurczę, bo naprawdę myślałem, że nagramy sobie serię z tego. No ale odcina mi myszkę, to pewnie jak wykrzaczy grę. Gdzieś tam idę. Prawda nie tym, co chciałem, no ale gdzieś tam idę. Nie mogę strzelić. Teraz to zupełnie w prawą stronę idę, nie wiem gdzie. Dobra, to było gdzieś tu. Tu? Tu. To co dalej? Nie, to nie było tu. Gdzieś winda była. Tu gdzieś winda była. Znaczy w ogóle w ustawieniach tutaj możemy już pasować control settings. Chat jest pod T. Scores nie, forward nie, star left też nie. No nic nie działa. Nic nie działa, ale gdzie patrzę sobie przy okazji, czy może jakiś przycisk tu coś załatwi, ale chyba nie. Chyba nie ma szans. Nie ma szans, moi drodzy. Jak kliknę Alt Tab, to mi wywali tą grę. No jestem w dupie. Jestem w dupie. No niestety, chciałem wam pokazać, ale chciałem się nie uda. A jakbyśmy zagadali z nim? Myszka też mi nie działa. Teraz nawet myszka tu nie działa. Mogę sobie zrobić teraz w ten sposób, co? Że jak mam shoot, to mogę sobie zrobić na przykład na to. Czy mi się zmieniło? Nie zmieniło mi się. Shoot zmienimy sobie na to. No właśnie, i w ten sposób teoretycznie... strzelać mogę, no ale co z tego? Co z tego?
Nie wejdę nawet do windy, a myszka nadal nie działa. Jak wyjdę do huba, to... To myszka nadal nie działa. Myszka nadal nie działa, mój drodzy. Myszka nadal nie działa. Control options, no kurde, dlaczego... Nie, nie da rady. Nie da rady nic w ogóle kliknąć, tak jakby odcięło mi myszkę. Jeszcze jest jeden sposób. Nurkuję teraz pod biurko. Śmieszne dźwięki mogę wydać. Nie odłączył myszkę. Odłączyło. Może. Nope. Też nie ma opcji. Brak reakcji. Myślałem, moi drodzy, że może jak odłączę myszkę z powrotem... Słuchaj, się krześle, a mówię, taki jebnik, że to jest poezja. Myślałem, że jak odłączę myszkę z powrotem, to coś to da, ale nie. Nie dało. Jestem mi po prostu odłączyć, czy wyłączyć grę i włączyć od nowa. Zobaczymy się za chwilę, ale wątpię, żeby to coś dało. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, sprawa jest taka, że no niestety, jak tylko wyłączyłem grę, to od nowa wszystko mi się zespiło. Aczkolwiek przynajmniej z tego co widzę, zapisało mi progres, który dokonaliśmy. Więc się porespili, nie porespiły się za to od nowa te nasze kryształki, więc to jest jakiś progres. To jest jakiś progres przynajmniej, dzięki czemu tak naprawdę no nie musimy na przykład robić od nowa tych minigierek i tym podobnych, tak? Niestety, ale wątpię, żebyśmy zrobili z tego serię. Z tego powodu, no, że gra jest w ogóle nieprzystosowana do systemów już pod Windows 11. No w ogóle nie jest przystosowana do żadnego chyba systemu w tej chwili. Pewnie nawet gdybym ktoś zainstalował, to tak był problem. No ale tak bywa, no tak bywa niestety z tymi starszymi grami. Mimo już są naprawdę bardzo fajne, no to niestety musimy się z nimi obchodzić jak z jajkiem, no i kompatybilność jest również tragiczna. Również tragiczna. Więc zapewne zagram z wami tutaj do końca. Zagramy sobie tu jedną misję i tyle. No to w ogóle się otworzyło w ten sposób. Jedziemy na górę, tak? Ciekawe do jakiego czasu nam starczy znów. Starczy nam znów myszki, że tak powiem. O, to od drugiej strony teraz. O, gdzie się to się. Ała! Ale mnie pocharatali. Ale mnie pocharatali, wow. Riko. Dobra, słyszę kolejne dziecko. Słyszę kolejne dziecko, więc dobrze. Chyba kotka teraz, tak? Wow. I tutaj widzę, że trudno będzie chyba dojść. Może znów się coś zlogowało, bo ja mogę strzelić. Dawać bronię. Trochę nam HP zeszło. Nie wiem czemu ono nam pokazywało, że to kanał 59. Trochę tego nie rozumiem. Trzeba z tej strony jakoś dojść, dobra. Kapuje chyba. Widzę, że tu mam jakąś przemianę, pewnie kotka. Tak, kotka, dobra, ale za chwilę zobaczmy, co jest swimming pool. O nie, wyłaś. Czyli nie możemy tutaj wejść. Tu też nie? Tu już możemy. Wydaje mi się, że na swimming pool może być... Troszkę potrzebne, ale może i nie. No quacking in the pool. Dobre. Szukamy teraz przemiany. To była przemiana naszego jumpera. Też za chwilę, bo wiemy, że tam jest do odebrania kiciak, więc spokojnie.
Więc spokojnie. Uriko się przyda. Hej, widzę, że stąd wyrazłeś. Wracaj. Czy odsuń się od tamtych drzwi. Nie ma żadnych nieuprawnionych gości. Myślę, że nie możemy tutaj. Musimy go chyba jakoś... jakoś się uprzedzić. Wygląda na to, że ten ptak widzi wszystko i nie pozwala ci przejść. Jup. O, już myszka nie działa. Już myszka nie działa. No kurwa, dlaczego to nie działa? Dlaczego ta myszka nie działa? Jest to jakiś sekret za tym miśkiem. No nie mogę już nawet nic zrobić. Dlaczego to się tak pieprzy? Dlaczego to się tak pieprzy? Czy ja na przykład mogę pada włączyć? Mam to niby pada. Nie no, pada tym bardziej nie obsłuży. Na pewno nie od Xboxa. Moi drodzy, no... nie wiem, co z tym zrobić. Nie wiem, co z tym zrobić naprawdę. Zróbmy w ten sposób. Ja z tego jeden odcinek tylko zrobię. Jakiś dłuższy pewnie. Jeżeli wam się ta seria spodoba, to może coś wymyślę. Może coś wymyślę i może jakoś będziemy dalej sobie rozgrywać to wszystko. Ale tymczasem powiedzcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, grał dla Shiro. A my się pewnie widzimy w innych seriach. No, chyba, że się postaracie. Trzymajcie się. Hej, hej.